jakość życia jest bardzo uzależniona od jakości życia intymnego. No, całe życie szukamy radości w życiu intymnym. Od młodych lat szukamy partnera. Jak go znajdujemy, chcemy się mu podobać. No i mija czas, nadchodzi okres planowania dziecka, nadchodzi ciąża i w ciąży się wygląda inaczej niż poza nią. Potem trzeba to dziecko urodzić. To wszystko powoduje w kobiecie bardzo wiele zmian i często po tych wszystkich przemianach kobieta przychodzi do nas i mówi: doktorze, niech pan coś zrobi, bo ja się sobie nie podobam. Ja wyglądam inaczej, nie mogę na siebie patrzeć. Dosłownie takie czasami są określenia. No, staramy się łagodzić je, bo to byłoby też niewłaściwe, gdyby tak utwierdzać w przekonaniu, że rzeczywiście ten wygląd jest jakoś dramatycznie zmieniony, bo wszyscy się różnimy, ale część kobiet ma uzasadnione obawy, uzasadnione pretensje co do swojego stanu i po zaplanowaniu leczenia ustalamy razem z pacjentką, co będziemy robić, w jakiej kolejności. Wsłuchujemy się oczywiście w to, co pacjentka mówi, bo trudno planować coś, czego ona nie oczekiwała i na co nie jest przygotowana. Ale bardzo często nam się to udaje, że planujemy coś wspólnie i po często no, kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach wieloetapowych zabiegów dochodzimy do takiego stanu, kiedy pacjentka wychodząc z gabinetu mi dziękuje, doktorze, jestem inna, jestem szczęśliwa, świetnie się czuję, bardzo dziękuję za pomoc. A w co wchodzi w zakres takich zabiegów? No bardzo często poprawa anatomiczna okolic intymnych, tych zewnętrznych, bardzo często korygujemy wygląd warg sromowych, czy mniejszych, czy większych, wygląd krocza. Symetryzujemy te wargi, poprawiamy symetrię okolic przedsionka pochwy, poprawiamy jakość warg sromowych większych, często obezwładnionych przez nagły przybór wagi podczas ciąży, a potem spadek tej wagi. Są dwa organy, które na to reagują w sposób szczególny, to wargi sromowe i piersi. I kobiety to zauważają, nie akceptują, nie podobają się sobie, obawiają się, że nie podobają się swoim partnerom i przychodzą po pomoc. A naszym zadaniem jest im tej pomocy udzielić.